Bardzo fajne w grupie. Jedno. No to tak troszkę jak się... Czekaj. Nie zaraz. Ładnie, poczekaj. Od życia po śmierci. Takie jest doświadczenie i oczywistość taka. Przechodzenie poprzez śmierć ku życiu jest tajemnicą. Tajemnica to zapis głęboki, dotychczas nieodczytany do końca, poczuwany, niesprzeczny z istnieniem. Czyż nie bardziej sprzeczna jest śmierć? Jeśli ktoś odsłoni ten zapis i odczyta i sprawdzi na sobie i przejdzie, wówczas dotykamy śladów.
słyszeliśmy, w tej części uroczystości bierze udział tylko najbliższa rodzina i tylko przyjaciele, więc nie ma tam kamer telewizyjnych. I wracamy na kilka chwil do pogrążonego w żałobie Krakowa. Na rynku krakowskim jest Łukasz Warzecha i jego goście. Gość, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, już pasterz Ormian, historyk Kościoła. Witam księdza, szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże. Jaka jest symbolika miejsca, w którym spoczną prochy Lecha i Marii Kaczyńskiej? Ona jest to bardzo znacząca. Tak, to jest katedra, którą zarządza gospodarzem jest każdorazowy metropolita krakowski, ale to jest katedra królów. Ale równocześnie jest to katedra, można powiedzieć, kresowa, dlatego że tutaj pochowani są Jagiellonowie, którzy zbudowali ogromne państwo, Unię. Związku Radzieckiego. Pan prezydent Lech Kaczyński, jak jego małżonka, też mają korzenie kresowe. Dalsi kuzyni pana prezydenta mieszkają na przykład w Odessie i pan prezydent przywiązywał ogromną wagę do spraw Europy Wschodniej. Ja bym powiedział, że to, co ksiądz przed chwilą powiedział, to było uzasadnione. Tak, to znaczy trzeba się cieszyć z tego wszystkiego. Zdeterminowany. I również na tej prawdzie budowanie zgody. Do tego dzisiaj nawiązał bardzo pięknie ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Tam i wręcz historycznymi. No więc z jednej strony złożenie doczesnych szczątków państwa Kaczyńskich w podziemiach obok Józefa Piłsudskiego. Co mam dalej nadzieję? Obecność jednak prezydenta Rosji. Obecność prezydenta Ukrainy. W wymiarze duchowym? W wymiarze duchowym to jest to, co powiedział drugie przemówienie Janusz Śniadek, który powiedział o Lechu jako swoim przyjacielu, człowieku solidarności. Bo dlaczego doszło do tych przemian? Upadek muru berlińskiego to jest rzecz wtórna, ale u podstawy był ruch solidarności. On przełamał te relacje w Europie Wschodniej. A Lech Kaczyński był człowiekiem solidarności. Taką wypowiedź słyszałem dzisiaj w radio. W tym momencie przedstawiciele najwyższych władz państwowych przyjmują kondolencje od uczestników dzisiejszej ceremonii, od żałobników z oficjalnych delegacji. Rodzina i najbliżsi przyjaciele są w tej chwili